Krosno-Odrzańskie, okolice Urzędu Miasta. Jak zdążyliście mnie już poznać, nie potrafię przejść obok czegoś ciekawego. Tak też było i tym razem. Oto jaką rozrywkę zafundowało miasto Krosno-Odrzańskie swoim mieszkańcom. Za kwotę 276 tysięcy, czyli niecałe dwa skwery Adamowicza, wybudowano pump track. Miasto ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie pump tracku. Zgłosiła się firma, która specjalizuje się w tego typu inwestycjach. No i mają. Jak widać, pump track wykonany jest bardzo solidnie i jest to inwestycja na lata, żeby nie powiedzieć wieczna. Jak widać, pomyślano o wszystkim. Miałem okazję nagrać nawet trening małego sportowca. Zobaczcie, ile radości taki tor przynosi nawet małym dzieciom. Jeździ, jeździ. Dołem. O właśnie. To są początki. Za kilka lat będzie jeździł tak, jak jego starsi koledzy. A kiedy pump track w Inowrocławiu, panie prezydencie Brejza?